Wspomnienie, chyba najważniejsze dla mnie wspomnienie, awans do teraz ekstraklasy. Nie wiem. No, największe przeżycie, można powiedzieć, mecz na Legii Warszawa wygrany 2-1 i awans, jak żeśmy przypadli trzy sezony, cośmy grali w drugiej lidze, to awansowaliśmy do pierwszej ligi. Mecz na Janinie Libiąż, gdzie zapożyczone sznurówki, czy autobus, czy inne rzeczy, które nie mieliśmy w klubie, potrafiliśmy awansować do szczebla centralnego na poziom trzeciej ligi. Na Legii Warszawa, prawda, wtedy jechaliśmy do Warszawy bez Jarosika, najlepszego strzelca naszego i też potrafiliśmy wygrać, więc to były takie może minimalne, ale zawsze satysfakcje nam dawało. To był mój finał Pucharu Polski 77-78, gdzie strzeliłem bramkę na 2-0, wygraliśmy z Piastem 2-0, a pierwszą bramkę świętej pamięci Włodek Mazur strzelił. Największe przeżycie z Zagłębiem, no co, mój debiut jako młodego chłopca, grana Zbyszka Bońka, krycie indywidualne. Debiut udany, wygrana Zagłębia 3-1. Dzisiaj jak tutaj siedzę, to jest 44 lata od 77 roku. Nie myślałem, że spędzę tak długo czas w jednym klubie jako zawodnik, jako trener. Grałem do 98 roku. Teraz jako trener, także to jest kawał mojego życia. Czeski jak nie pije, to poleciał. No. To myślę, że umarł, ja się zaczął. On zaczął chrapać, a miał oczy otwarte. Nareszcie zwycięstwo. Nie mogliśmy się tego zwycięstwa doczekać. Wyszliśmy ze spadkowej strefy. No cóż, no dobrze, jest jakiś postęp przynajmniej. My też dzisiaj pracujemy od samego rana. Wczoraj też cały dzień przy tym muralu. No cóż, fajnie, lepiej się pracuje jak wygrali. Jakoś tak. Lepsza atmosfera chyba. U nich w szatni pewnie też. Z Widerem też tylko 3 punkty. No cóż, mamy tutaj Herb Klubowy Zagłębia oraz Godło Polski z drugiej RP. Na dole napis patriotyczny Zagłębie. No i cóż więcej dodać, no. Paraca patriotyczna. Tyle. Ja na popołudnie dzisiaj wszedłem. Ile mam pani W tej chwili trwa w szatni odprawa chłopaków przed jutrzejszym meczem z Widzewem. W zeszłym tygodniu, mimo zwycięstwa, które było bardzo cenne, ale no, kupiliśmy je sporymi stratami, będzie brakowało Szymka Pawłowskiego. Jest to dla nas bardzo duża strata, natomiast no, jakoś musimy sobie radzić. Wspomagamy się zawodnikami z naszej akademii. Od 2 dni trenuje z nami Marcin Pisarek, młody chłopak z drugiej drużyny, który gdzieś ma szansę się pokazać szerszej publiczności i trenerowi. Więc życzymy mu powodzenia i również debiutu. Natomiast myślimy już tylko o jutrze i każda drużyna ma swoje problemy, nasze problemy. Raczej przeciwnika obchodzić nie będą. Musimy po prostu wygrać kolejny mecz i zrobić robotę. Przyszedłem tutaj dzisiaj obejrzeć jednostkę treningową pierwszej drużyny Zagłębia Sosnowiec, gdzie jutro czeka ich bardzo ważne spotkanie.
z Widzewem Łódź. Mam nadzieję na kolejne 3 punkty, że teraz już te najgorsze czasy mamy za sobą. Jestem dyrektorem sportowym Czarnych Sosnowiec i bardzo kibicuję temu klubowi ze względu po pierwsze na to, że jestem stąd, po drugie, że nasza współpraca między klubami, przede wszystkim Czarni Sosnowiec a Zagłębie, układa się bardzo dobrze. Dlatego też staram się gdzieś tam przyjść poobserwować, jak pracuje ten zespół, bo wiadomo, z kobietami jest troszkę inna praca, ale tak jak mówię, jesteśmy z nimi całym sercem i na pewno kibicujemy, aby ten sezon przede wszystkim zakończyć jak najlepiej, żeby zostać w tej pierwszej lidze, a w kolejnym powalczyć o jeszcze wyższe cele. No co, musimy wyjść na widzę bez Szymka i zobaczyć Murawę. Bez Sopla, nie mówiąc już o Szwedziku, o Góralu, tak? No mamy problemy, tak? To kogo tam jeszcze nie mamy? Pięciu chłopów nie ma. Co do Małego, no co? Nie spotkaliśmy się w kryminale na Białą Łęce. Facet ma jakieś poczucie i kieruje się jakąś hierarchią więzienną. Temu rękę poda, tamtemu nie poda, ten frajer. Można to było wszystko gdzieś tam traktować w kategoriach jakiegoś folkloru, dopóki to nie było groźne. Natomiast przekroczył wszelkie granice. No i już, sąd rozstrzygnie, jak to by miało tego wyglądać, jak po tym, co się stało w szatni, to nie wyobrażam sobie, że jest na świecie zakład pracy, czy szef, który by to tolerował, ale ponieważ to jest klub piłkarski, to będzie znowu jakiś cyrk, ale mam nadzieję, że zdrowy rozsądek, prawo i normalność wygrają. Płaciliśmy wszystkich do licencji, pieniądze poszły, zawodnicy na bieżąco, jutro Widzew. Jak dla nas to już seria, 2 meczów bez porażek. Mam nadzieję, że zaczniemy serię zwycięstw. Jedno już mamy, 2 to już dla nas byłoby seria. Niestety. Raz jest dobrze, raz jest gorzej, ale taki jest sport. No, musimy wytrzymać ciśnienie. Wiem, że to się nie wszystkim podoba, nam się też nie podoba, ale musimy to udzieć. Przed rozpoczęciem ostatniego treningu Kazimierz Moskal sprawdził, czy jego technika sprzed lat jeszcze została. Do ustawionego celu próbował trafić także analityk Fabio Ribeiro. Czas na polsko-portugalskie starcie, które wygrał nieoczekiwany gość. No, będzie ciężka rywalizacja, ale no, trener potrafi, nie? kurde, ale daleko. Fabio! To jest warm-up. Ale nie, lewo nie. Nie. To proszę wrzucić do filmu, dobra? Proszę to pokazać wszystkim, jak Portugalczycy technikę mają. 6, 7, 8, 9. Jesteśmy na ostatnim treningu przed jutrzejszym meczem z Widzewem. Ostatni mecz pomiędzy tymi zespołami zakończył się remisem 1-1, chociaż mieliśmy okazję wygrać to spotkanie. Był to też ostatni mecz z udziałem kibiców. Niestety nasi kibice, mimo dużej grupy wyjazdowej, nie zostali wpuszczeni na mecz ze względów organizacyjnych. Jak się weźmie skład łącznie z rezerwowymi Widzewa i nasz, no to niestety wypada to żałośnie. No miejmy nadzieję, że wszystko się poukłada, że będzie to szło do przodu. Że to nie był tylko jednorazowy wyskok, to zwycięstwo ze Stomilem, a gramy z liderem wiosny, tak? Jak sytuacja? Dobrze. Dobrze. Ja mam. Ja mam żart. Czemu numer 80? Gdzie się spotykają byki? Na rogu. Chodź, ci pokażę. W
fajnie być znowu na tym stadionie, choć wiem, że czekacie z utęsknieniem na nowy obiekt, ale z tym się wiąże dużo wspomnień. Wiele meczów miałem okazję tutaj kiedyś już radiowo komentować, a też 3 razy przyjeżdżałem do Sosnowca na ten stadion prowadzić imprezy beach soccerowe. Tak więc obiekt znam dość dobrze, wielu znajomych mam tutaj, kolegów z Kiepskich Sosnowiec, pozdrawiam przy okazji. Spodziewam się naprawdę trudnego meczu dla Widzewa, z tej perspektywy oczywiście patrząc. I myślę, że jeśli obie drużyny, jak zapowiadały, zagrają otwarcie, no to możemy być świadkami niezłego meczu. Swój pierwszy mecz, kiedy tutaj przyjeżdżałem jako dziennikarz radiowy, no to jeszcze były ławki na stadionie w ogóle. Zwycięstwo ze Stomilem dało życie Zagłębiu. Zagłębie na pewno potrzebowało tego zwycięstwa. Na Widzewie myślę, że mogą się pokusić o niespodziankę i to by było najfajniejsze, żeby znowu, jak to się śmieją, Bugmacher mógł się cieszyć. Sytuacja z Małeckim myślę, że fatalna, gdyż przykryła zwycięstwo ze Stomilem. Ja nie rozumiem jednego, nie wiem do czego doszło, myślę, że ta prawda nigdy nie ujrzy światła dziennego, ale dla mnie to jest nie do pomyślenia, żeby piłkarz po wygranym meczu wdał się czy w bójkę, czy w słowną pyskówkę z trenerem. Na rozgrzewkę drużyna wychodzi w specjalnych koszulkach. Zespół chciał okazać wsparcie kontuzjowanym kolegom Szymonowi Pawłowskiemu, Michałowi Masłowskiemu oraz Mateuszowi Szwedowi. No jak widać, wszyscy jesteśmy razem z chłopakami, którzy dzisiaj z nami nie mogą być fizycznie, ale na pewno też z nami są myślami. Tak jak my jesteśmy z nimi, jesteśmy z Szymonem, Mateuszem, Michałem. Czekamy na Was, jesteśmy z Wami. Tak jak widzicie, chłopaki na boisku teraz są z Wami w Waszych koszulkach, także trzymamy za Was kciuki i szybko wracajcie do nas. No panowie, zrobiliśmy swoje. Tak, to już w nogach chłopaków. Teraz już chłopaki muszą swoje zrobić. Zagraj, ja powiem tylko tak, cieszmy się z tego, szanujmy to, że możemy, dajmy wszystko dla nich, kurwa, rozjebać tę widzę. Dawaj panowie, kto wygramy? Zagłębie! Widzew przyjechał do Sosnowca, aby utrzymać znakomitą serię w 2021 roku. Goście wygrali 3 spotkania, a w 2 zanotowali remis. Zagłębie przed tym meczem nie było stawiane w roli faworyta. W wyjściowej 11 znalazł się jednak cichy bohater tego starcia, Quentin Seedorf. Holender otworzył wynik spotkania w 22 minucie, a niespełna 180 sekund później ponownie umieścił piłkę w siatce. To były premierowe gole Seedorfa w barwach Zagłębia. Kurwa, jak ja wchodzę między nich z piłką, to tak kurwa, żeby naprawdę widział, że ktoś robi taki mega ruch, nie? Kluczem jest nastawienie. Nie z uśmiechem na ustach, kurwa, tylko z pianą na ustach. Tak samo jak kurwa pierwsza połowa, okej? Dawaj! W drugiej połowie João Oliveira podwyższa wynik spotkania na 3-0. Zagłębie kontroluje mecz. W całym spotkaniu oddajemy 11 strzałów, w tym 6 celnych. Widzew zaledwie 1. Drugie zwycięstwo Sosnowiczan, dzięki któremu opuszczamy ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Say something, say something. Yes, finally. Great win, I like it.
To, co wam powiedziałem, nic nie nastroi nas tak pozytywnie, optymistycznie na te święta, jak kurwa zwycięstwo. 3 punkty, to jest najważniejsze. Ale od razu prośba. Robota w poniedziałek do zrobienia indywidualnie. Spotykamy się we wtorek tutaj, po godzinie 10 o 11 trenujemy tutaj. Okej? Okay? Jeszcze raz brawo panowie. Takie mecze chce się oglądać i długo czekaliśmy, żeby tutaj przyjechał rywal, którego będziemy w stanie zdominować. A jeśli przyjeżdża ktoś taki jak Widzew, to trudno oczekiwać, że będziemy nie tyle równorzędnym, co zdecydowanie lepszym zespołem. I dzisiaj to, co zagraliśmy, jak zagrała druga linia, jak zagrała obrona, jak to wszystko funkcjonowało kolektywnie, napawa mega optymizmem. Nie chcę zapeszać, myślę, że każdy w klubie chce zachować chłodną głowę, ale no, ręce składały się do oklasków. Wszystko dzisiaj nam wychodziło. No i to jest taki mecz, który mam nadzieję będzie takim zwiastunem, aby wszystko szło do góry. 2 mecze zwycięskie ostatnie, 3 mecze bez porażki, to już jest jakaś seria. No i każdy tak teraz patrzy po sobie, myśląc sobie, żeby, no, że idzie dobrze, ale no, spokojnie, ale myślę, że każdy chciałby, aby jeszcze o coś powalczyć, jeszcze spróbować utrzeć nosa kilku faworytom, bo jeśli jesteśmy w stanie pokazać Widzewowi zdecydowanie lepszą piłkę i zdominować taki zespół, jakim jest łódzki Widzew, to myślę, że jesteśmy wygrać w tej lidze absolutnie z każdym. Jubileusz 115-lecia istnienia klubu to idealna okazja do tego, aby zrobić coś ekstra. Bez wątpienia było to wypuszczenie w świat historycznego banknotu z podobizną Józefa Gałeczki. Zainteresowanie tym wydarzeniem było ogromne. Grałem w Zagłębiu od 60 roku w Trampkarzach. No i od tej pory już jestem związany do końca życia. Nie da się inaczej. Wciągnąłem w to również dzieci, które kontynuują tradycję ojca. I myślę, że dobrze wybrałem i oni też. Było, jest i będzie. Jestem pod wrażeniem pomysłu Zagłębia Sosnowiec i wydania banknotu. Uważam, że to świetny pomysł, jest to świetna pamiątka dla kibiców piłki nożnej. Nie tylko uważam kibiców Zagłębia, ale także kibiców różnych klubów. Wiem, że pojawiają się tu ludzie nie tylko z Sosnowca, żeby ten banknot mieć. Sam sobie kupiłem i będzie to ozdoba mojej kolekcji. No jest taka rocznica, 115 lat tej historii Zagłębia. Fajna inicjatywa ze strony klubu, więc postanowiłem przyjechać wcześniej po prostu zakupić na pamiątkę. To mam numer 1908, także 2 numery mniej, a byłoby sympatyczniej. Także dopiero numer mamy 118. Z drugiej strony jest to fajna inicjatywa ze strony klubu. Fajnie mieć taką pamiątkę. Wybrałem numer 60, kilka banknotów. Zagłębie! No szkoda, że jesteśmy w takiej lidze, ale no, dzisiejszy mecz myślę, że ogramy Sandecję. Zielona 12 meczów bez porażki, ale no wiadomo, w zeszłym tygodniu widzę przyjechał też 8 bez porażki, a dało się ograć. Okej, bardzo fajna inicjatywa. Cieszę się, że w końcu marketing w Zagłębiu działa pozytywnie. Dobra sprzedaż w dzisiejszym terminie, aczkolwiek szkoda, że nie będzie nas na stadionie w Nowym Sączu. Liczymy na 3 punkty i na dobrą passę.
Jesteśmy przed meczem, przed wyjazdem do Sandecji. Ostatnio wygraliśmy. Przywoźcie 3 punkty i wracacie szczęśliwi. A dzisiaj fantastyczna wiosenna pogoda. Jedziemy do Nowego Sącza. Przerwaliśmy serię zwycięską punktową Widzewa. Dzisiaj trzeba przerwać serię Sandecji. 12 meczów bez porażki. I dzisiaj taki meczek z podtekstami. Po pierwsze Dariusz Dudek, który w Sosnowcu zapisał się bardzo dobrze. Wywalczony awans do Ekstraklasy. Trzeba mu to oddać. Szacuneczek się należy. Po drugie, fantastyczna seria z Sandecją. To też drugi powód. Taki podtekst przed tym spotkaniem. No a trzeci podtekst, powód to nasza seria. Jakby nie patrzeć w tym sezonie. Trzeci mecz bez porażki, a więc dzisiaj Sandecja, 3 punkty, my jedziemy dalej, a Sandecja niech się martwi. Nie ma problemu. No, lepiej, żeby gwizdek był i tyle. Tak, żeby szybciutko. A czemu po angielsku? Na kawę jakąś. Kawa? Dawaj. Tu bokiem możesz, albo tu zewnątrz. Biała, czarna? Ile to? Czarna. Czarna? Czarna. Ja biała. Czarna, ja biała. Dwie czarne, jedna biała. Nie zrobię. Kawę. A tu tutaj siedliście? Jakoś to. Jesteśmy w Nowym Sączu na Sandecji. Na meczu. Bardzo ładna trawa, słoneczko grzeje, pogoda sprzyja. Tylko wywieźć 3 punkty i jest super. No, zupka na zapalce. Dawaj. Możemy wiele zdziałać, ale jak będziemy razem, kurwa, okej? Okay? Ten mecz, to jak on będzie przebiegał, w dużej mierze zależy od nas. Dawaj, panowie, kurwa, stać nas na dużo. Tak, panowie, będzie kurwa dwa razy ciężej jak ostatnio. Mamy dwa razy więcej zapierdala, dwa razy więcej skoncentrowani, kurwa. Dwa razy więcej drużyna. Oni mówią, że grają na lepiej drużyna, że są zajebisty. To mi pokażmy, kurwa, co jest drużyna. Dawaj, panowie, to i gramy! Za mnie! Spotkanie rozpoczynamy z wysokiego C. Szybko przejmujemy inicjatywę, stwarzamy sobie sytuacje bramkowe, ale niestety, to rywale wychodzą na prowadzenie jako pierwsi. Gola zdobywa były piłkarz Zagłębia, Rubio Lopez. Sobia wygrała swój mecz 1-0, Jastrzębie również wygrywa 1-0 do przerwy, także musimy wyjść na drugą połowę i walczyć o te punkty, bo jak widać przeciwnicy nie odpuszczają i musimy ich gonić, tak? Musimy zdobyć punkty i mam nadzieję, że nam się to dzisiaj uda. Po przerwie kolejny szturm na bramkę gospodarzy, aż w końcu doprowadzamy do wyrównania. Strzał oddaje Filip Karbowy, ale gola zapisano jednak jako trafienie samobójcze bramkarza Dawida Pietrzkiewicza. Dziesięć minut później popełniamy błędy w kryciu. Dawid Błonik wpada w pole karne i Sandecja prowadzi 2-1. Trener Moskal dokonuje zmian. W tym meczu debiutuje Marcin Tisarek. Z ławki wchodzi także Mateusz Popczyk. Nerwowa końcówka nie przynosi zmiany rezultatu. Przegrywamy 1-2. Sandecja swoją serię przedłuża, a my niestety kończymy. Szybko karkonce z kolejności napełniony został projekt z numerem 11 na Patryk. W tym właśnie momencie zakończyło się spotkanie 24. kolejki rozgrywek o Mistrzostwo Fortuna pierwszej ligi. Błanik bramkę dla drużyny Zagłębia Sosnowiec zdobył Filip Karbowy. W sobotę 17 kwietnia o godzinie 16. Dobra.
Myślę, że w Zagłębie, nawet po dzisiejszym spotkaniu tutaj, było widać, że to jest bardzo dobry zespół, bardzo dobry. I na pewno miejsce, w którym jest teraz Zagłębie, nie jest to miejsce, które jest adekwatne do gry tego zespołu, do piłkarzy, których posiada Zagłębie. Myślę, że to jest trudny teraz okres dla trenera, dla prezydenta, dla prezesa, bo wiadomo, że jak tych wyników brakuje, no to cały czas człowiek szuka czegoś nowego. Zazwyczaj to są zwolnienia niestety trenerów, ale w tej chwili myślę, że tutaj naprawdę trzeba takiej stabilizacji, spokoju i po prostu ciężkiej pracy. Jest mi trochę tak nawet niezręcznie mówić o moim drugim pobycie, bo ja się cieszę, ja bardzo dziękuję, doceniam i prezydenta, wiadomo, że jest właścicielem klubu, ale też ludzi. Marcina Jaroszewskiego bardzo cenię, bo podał mi drugi raz rękę i też na tym poziomie pierwszej ligi mogłem w tym klubie być jako trener, więc to jest dla mnie ważne. Natomiast szkoda, że czasami no nie można było słuchać mnie, a być może innych ludzi, którzy gdzieś tam podpowiadają, ale to już jest za nami. Ja bardzo chciałbym, żeby Zagłębie jak najszybciej wyszło z tej strefy takiej zagrożonej tym spadkiem, bo teraz ta liga się robi naprawdę ciekawa. Nie wszyscy kibice muszą mnie lubić, ale też mam bardzo dużo sympatyków Sosnowców, więc to jest bardzo miłe, że nawet przed dzisiejszym spotkaniem miałem dużo SMS-ów i fajnie, że oni są też ze mną, bo też dużo mam kibiców Sosnowców, którzy doceniają pracę, jaką wykonałem w tym klubie. Mówię, taka jest historia. Myślę, że mogę jeszcze wrócić trzeci raz pewnie do Sosnowca kiedyś, bo mówię, ten klub mi dużo dał i jako trener mnie ukształtował, powiedzmy, na dzisiaj i za to jestem wdzięczny. Jest złość po tym przegranym meczu, jest niedosyt. Ten remis, przynajmniej remis był w zasięgu, można było zremisować, może nawet wygrać z Sandecją. Sandecja nie jest zespołem, który nie można ugryźć, można było wygrać. No, czujemy się fatalnie, ale gra trwa dalej, liga trwa dalej, utrzymamy się, zrobimy dobry wynik. Życzymy Sandecji powodzenia, a sami szykujemy się do najbliższego meczu. Trzeba to odrobić, te straty, trzeba myśleć o kolejnym spotkaniu, zapomnieć o Nowym Sączu. Przed nami bardzo ważny mecz z Bełchatowem, jestem przekonany, wygramy z Bełchatowem, pogrążymy Bełchatów, utrzymamy się spokojnie. Po przejściu do klubu, wiadomo jakiego, Ruch Chorzów, to troszeczkę miałem takich różnych, może nie problemów, ale takie coś jak na przykład szubienica na drzwiach namalowana. Takie coś było i wiele ludzi wtedy, tych kibiców, nie zdawało się sprawy, dopóki ja nie wytłumaczyłem, jak to wszystko wyglądało, dlaczego ja trafiłem do Ruchu Chorzów, a nie trafiłem gdzieś tam indziej, a nie zostałem, tak? Ja byłem z Jankiem Gałuszką, moim kolegą, wtedy na testach w Lechu Poznań. I praktycznie ja tam między innymi w ataku razem z Juszkowiakiem grałem i jak wiemy potem Andrzej był reprezentantem Polski, a szczerze powiedziawszy, nie chwaląc się, strzelałem więcej bramek niż on w sparingach. No ale przyszła wiadomość, jakoś w nocy pamiętam, byliśmy razem z Jankiem w pokoju, że mam wracać. Natychmiast zostałem sprzedany. Mówię, jak sprzedany? Przecież ja z nikim nie rozmawiałem. No jesteś sprzedany, masz być w Katowicach rano, wyjeżdżaj, pociąg jest. No Janek był autem, zawiózł mnie na pociąg, przywieźli mnie do Katowic. Z Katowica przyjechał ówczesny chyba kierownik, czy ten Edward Lorenz. Wsadził mnie do auta, mnie zawieźli do Chorzowa, tak? No ale mówię, no ja chcę być, szukać jeszcze, nie? Klubu, nie? Jak wiemy, wtedy sprzedali Gucia do pana Tynajkosu, pieniążki były. To był 90. rok, to był najdroższy transfer w Polsce. Największy transfer w Polsce, nie wiem jak to nazwać. Nie, nie wiem jakie tam te miliony i ten, ale to był do momentu sprzedania
sprzedania kogoś tam do Włoch, już nie pamiętam kogo. To był największy transfer w Polsce. I chciałem dodać, że myśmy wtedy zostali zwolnieni z kopalni. Myśmy już w zimie dostali wypowiedzenia, że do końca sezonu i nas nie ma, nie mamy wypłat, nie? No to prezes Baczyński, czyli trener, no szukali gdzieś po prostu jakiegoś wyjścia, no a jakim wyjściem będzie? No sprzedać zawodników, nie? Żeby utrzymać dalej ten klub, nie? I nie chcę nic tam mówić, ale nie kłamiąc chyba raczej na pewno za te pieniążki klub żył jeszcze w najwyższej lidze 2 lata, 2 albo 3 lata.